Tak przyjmuję, jestem koleżkami. To jest ciekawy instrument, jako przedmiot, powiedzmy, jako instrument, bo to jest gdzieś tak tuż bliska druga połowa XIX wieku. Zobaczymy, co są porówno oczywiście. Powiedz mi, Bogdanie, jaka jest różnica między wiolonczelą a kontrabasem? Kontrabas jest strojony kwartami, wiolonczela kwintami. To jest zdecydowany strój, zdecydowana różnica. No, nie, chodź. Nic nie ma. Tak, reprezentuje niższy poziom. Żyrowsko, tak. Przepraszam, że weszłam na twoje miejsce. Ja wszedłem. Ty będziesz no jak, na tym okrągłym. No jak, tak, tam na tym się. Się kręci. Proszę panią. To można w pierwszej kontracie czegoś taką poczekać. Ale to nie budzi jakiegoś takiego 100% zaufania, prawda? Może przesunąć, można je w tej sytuacji trochę tutaj, żebyś był taki bardziej... Żebyśmy mieli szansę, żebyśmy cię mogli jakoś... Łapać odpowiednio. To nie jest ważne. Ale to musi być nie lata kawa w zielonach. Czy do odsłuchu. Matka zaczęła. Bo tutaj do odsłuchu widzę na wieś odcinka. Chwileczkę. Ale... Nie chce mnie złapać w kadrze. Nie chce. O co chodzi? Nie widzi go. A ty nie widzi? Nie, jeszcze raz. Ale to czasami dlaczego robisz? No. Tylko nie zajmę połączenia. Ale to nie wiem, bo to właśnie nie złapać. Jeszcze raz. Chyba uwierz. Obejmować publicznie. Poprosi Bogdana na obiekt. Ale ja jestem surowy, jeden ty co masz. Nie masz problemu z niedopałkami. To był taki dzień wiatr, jak cholera, w poprzednią sobotę. Jakieś takie wichry przez Polskę. I ta brama się tak kołysła. No, to filmowałem to. A uwielbia koty. Coś ci to mówi? Ale tam jakiś film właśnie Sisi wczoraj leciał. Dużo jeszcze, albo wiesz co, ja sobie to sam włączę. Jeden.
muzyka. Nie, ja bym proponował, żeby sprawdzić choć jedną kamerę. Znaczy, nie masz przystawki żadnej. Wiesz co, tam jest strona. Oczywiście. No więc właśnie. No przecież to byłoby fajnie. Czy tam raz uciekł? Tak. Zapiszę. To było przyłem, teraz jedno nie piszę. Jeszcze bardziej. 35-lecie. A my z Tadeuszem za 2 lata będziemy mieli 40-lecie. Sławki, Sławki. Aha, to myślałem, że ze mną. Ale wiesz co, ja słyszałem cię przez telefon komórkowy, jak rozmawialiśmy. Słyszałem twój głos i potem słuchałem radia Blues z Chicago. Kapitalna stacja zresztą. I tam słyszałem faceta, który śpiewa blues, jakiegoś murzyna, a dokładnie takim głosem jak ty. Zróbmy jeszcze jeden klaps. Tak. Gasimy wszystkie światła. Nie wchodzisz? Tak. Dobrze. Uwaga, numer 2! Ty włączysz drugie. Dobra? Które to jest drugie światło, że włączam? A to. Zobaczenia. To mam to nagrane. Jeszcze raz dziękuję. Najpierw się ustalą stałe elementy, czyli Bogdan i Tadeusz. Tak, oni są stali, a my po prostu się... A potem trzeba będzie dopasować. Urządzę. A ty byś tutaj był. Dobrze. Do miłego. Liczba wraca zawsze i wróciła.